Cześć, witajcie na kanale Samoloty. Wracamy z serią wiadomości ze świata lotnictwa komercyjnego. W dzisiejszym odcinku aktualizacja dotycząca katastrofy lotu China Eastern MU5735. Aktualizacja problemów z częściami w rosyjskich liniach lotniczych, pierwszym locie chińskiego Komaka C919 oraz nowej linii lotniczej Wizz Aira. Także zapraszam do oglądania. 21 marca 2022 roku doszło do katastrofy lotu 5735 linii China Eastern Airlines. Zginęły wtedy wszystkie 132 osoby na pokładzie. Zaczęto szukać powodu katastrofy, gdyż ten nie był oczywisty. Były domysły odnośnie tego, że pilot chciał odebrać sobie życie, gdyż samolot nienaturalnie pikował pionowo ku ziemi. Jednakże były to tylko domysły, ale teraz pojawiły się już pierwsze fakty z Hongkongu. Z odczytu z czarnych skrzynek wynika, iż pilot celowo wprowadzał błędne dane, które spowodowały, że samolot gwałtownie zaczął nurkować. Rejestr danych lotu został przesłany do amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu w Waszyngtonie w celu analizy danych. Cała analiza katastrofy skupia się wokół działań pilota w ostatnich minutach lotu, ale istnieją domysły, iż ktoś inny mógł włamać się do kabiny pilotów i celowo spowodował katastrofę tego samolotu. Chińscy śledczy nie ujawnili żadnych mechanicznych ani technicznych problemów z samolotem, które mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na katastrofę. Linia lotnicza zapewnia, że rodziny poszkodowanych są objęte opieką oraz prosi, aby nie podawać żadnych nieoficjalnych informacji w sprawie katastrofy, gdyż może mieć to negatywny wpływ na rozwój śledztwa. Z tego, co donosi chińska administracja lotnictwa cywilnego, wynika, iż obydwie skrzynki są poważnie uszkodzone i wciąż trwają prace nad analizą wszystkich danych. Donoszą również, że załoga samolotu i personel na lotnisku spełniali wszystkie normy, a na pokładzie nie zostały zgłoszone żadne niebezpieczne towary czy przedmioty. Również warunki atmosferyczne w żaden sposób nie wskazywały na to, że wśród potencjalnych warunków zewnętrznych można by doszukiwać się powodu tej katastrofy. Dowiadujemy się również, że zanim samolot zboczył z kursu i maszyna zaczęła pikować, w komunikacji radiowej nie było żadnych nieprawidłowości pomiędzy kontrolerem ruchu lotniczego a kabiną pilotów. Plotki o złym stanie psychicznym pilota krążą od samego dnia katastrofy i bardzo utrudniają śledztwo, nakładając tezę masowej zbrodni. Chińska administracja lotnictwa cywilnego postanowiła podjąć stosowne kroki w kierunku osób, które szerzą takie błędne informacje. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała ogromne sankcje w każdej dziedzinie gospodarki, w tym również w lotnictwie. Przez nałożone sankcje wiele linii lotniczych, takich jak Aeroflot, nie są obecnie w stanie wykonywać lotów międzynarodowych do większości miejsc, do których linia latała jeszcze przed lutym tego roku, a niektóre kraje całkowicie zabroniły rosyjskim liniom korzystania z ich przestrzeni powietrznej, w tym oczywiście Polska. Ponadto producenci tacy jak Airbus czy Boeing wstrzymali eksport samolotów do Rosji, ale co ważniejsze, przestali wysyłać części zamienne do tego kraju. Samoloty wymagają stałej obsługi technicznej, gdyż w powietrzu jest niezwykle ważne, aby maszyna oczywiście była w pełni sprawna. Do tego potrzebne są części zamienne, których teraz po prostu nie ma. Rosja nie może ich nabyć. Zakaz eksportu części lotniczych do Rosji wydało zarówno USA, jak i Unia Europejska. Jeżeli samolot nie jest w stanie wykonywać lotów, to przestaje zarabiać i tym samym staje się kulą u nogi dla linii lotniczych. Rosja udowodniła jednak, że stara się stawiać czoła sankcjom i również tutaj znaleźli tymczasowe rozwiązanie. Zamiast zamawiać nowe części, gdyż nie ma takiej możliwości, to wyjmują je po prostu z innych samolotów, które z powodu sankcji nie latają i są sprawne, lub z tych, które idą już na złom. Oczywiście jest to rozwiązanie tylko tymczasowe, bo z czasem samolotów zacznie brakować, a z nimi również części na wymianę. Jednak na ten moment jest to jedyne sensowne rozwiązanie, jeśli Rosjanie nie mają zamiaru kursować samolotami, w których części wymagają już wymiany. Kolejną opcją obejścia jest importowanie części z krajów nieobjętymi sankcjami, czyli na przykład z Turcji lub Indii. Jednakże nie jest to idealne rozwiązanie i niesie ze sobą wiele minusów i utrudnień. Producenci już ostrzegli tureckie i indyjskie firmy o tym, że jeśli sprawa wyjdzie na jaw, zerwą z nimi stosunki biznesowe.
Wiele linii lotniczych z powodu inwazji Rosji na Ukrainę wstrzymało swoje połączenia w ramach protestu, jak i zwykłego zakazu narzuconego przez rządy. Niektóre jednak linie wyłamały się z solidarności z Ukrainą i postanowiły zarabiać ogromne pieniądze na połączeniach z Rosją. Taką linią między innymi była Narodowa Linia Serbii, czyli Air Serbia. Jednak po wielu protestach postanowili oni ograniczyć liczbę lotów do Rosji. Nadal zarabiali ogromne pieniądze, ale chociaż nie stali się nową narodową rosyjską linią. Plany jednak znowu się zmieniły. Przewoźnik ten już w czerwcu ma w planach przywrócić loty na trasie Belgrad-Soczi. Do rozkładu lotów zostały wprowadzone małe zmiany. Loty wychodzące będą od czwartku do soboty, a przychodzące będą odbywać się od poniedziałku do soboty. Pierwszy dłuższy lot C919 z chińskiego producenta Comac odbył się 14 maja tego roku. Samolot wystartował o godzinie 6:25 czasu lokalnego z międzynarodowego lotniska Shanghai Pudong i wylądował na tym samym lotnisku o godzinie 9:54. Producent podaje, że piloci testowi oraz inżynierowie z powodzeniem przeprowadzili wszystkie zadania i testy w ciągu 3 godzin dziewiczego lotu. Jest to pierwszy taki projekt chińskiego samolotu, który rozpoczął się w roku 2006. Dwa lata później powołano zespół do opracowania maszyny. Nazwa samego samolotu została ujawniona w roku 2009, a wniosek o certyfikację został złożony w roku 2010. Zalicza się go do samolotów wąskokadłubowych, gabarytami podobnym do godziny Airbusów A320. Samolot ten docelowo jest stworzony dla tanich linii lotniczych. Z Comaciem współpracuje m.in. linia Ryanair. Comac zbudował 6 prototypów C919 do testów w locie. Pierwszy z nich wzbił się w powietrze już w 2017 roku. W marcu roku 2021 Comac i China Eastern Airlines wspólnie ogłosiły zamówienie na zakup 5 C919 i podpisali oni właśnie kontrakt w Szanghaju. Zanim C919 wejdzie na dobre do służby, musi otrzymać certyfikat, zanim Comac będzie mógł go dostarczyć do pierwszego klienta. Żeby otrzymać niezbędny certyfikat, poza pozytywnym przejściem lotów testowych, producent musi dostarczyć m.in. system operacyjny czy instrukcje obsługi, które muszą zostać również zatwierdzone. 3-godzinny przelot bardzo zbliżył producenta do otrzymania niezbędnych certyfikatów. Z informacji, które podaje China Eastern Airlines, wynika, że samolot będzie kosztował około 99 milionów dolarów. Jest to cena niższa od pojedynczego zamówienia na Airbusa A320. Nie od dziś wiadomo, że wielkie koncerny uciekają do rajów podatkowych, aby móc płacić mniejsze podatki. Takie działania podjęły już wielkie linie lotnicze, jak na przykład Ryanair, poprzez Malta Air czy Lauda Motion. A teraz dołączył do nich Wizz Air. Przewoźnik podpisał porozumienie z Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz Maltańskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego o przyznanie certyfikatu przewoźnika lotniczego i otrzymanie koncesji. Nowa linia lotnicza ma nazywać się Wizz Air Malta i ma zacząć działać w październiku. Samoloty tego przewoźnika będą zarejestrowane właśnie na Malcie, podążając śladami innych spółek. Przewoźnik tłumaczy swoją decyzję chęcią ekspansji, jednakże kluczem są tutaj korzyści, jakie otrzymuje taka firma, rejestrując się na Malcie. Przykładowo koszt rejestracji samolotu jest znacznie niższy niż w innych krajach, a sam system podatkowy sprawia, iż w kieszeni linii lotniczych pozostaje o wiele więcej pieniędzy. Ile dokładnie? W praktyce oznacza to, że przewoźnik z podatku na poziomie 35% jest w stanie zmniejszyć go nawet do 5%. Dochody z międzynarodowego przewozu towarów i pasażerów poza granicami tego kraju również są zwolnione z podatku. Dzięki temu, że Malta jest częścią Unii Europejskiej, pozwala ona na swobodny przelot samolotów w strefie Unii Europejskiej, skutecznie umożliwiając optymalizację podatkową. Jakie są tego efekty? Na Malcie, jak na tak mały kraj, zarejestrowanych jest jeszcze 14 linii czarterowych. Również Eurowings oraz Lufthansa ma w planach założyć tam swoją nową linię. Oczywiście fakt optymalizacji podatkowej to nie jedyny plus. Rzeczywiście przewoźnik może postawić na ekspansję, gdyż może świadczyć swoje usługi do np. Europy Zachodniej, co przybliża nam takie cele jak Hiszpania, Francja czy Niemcy, ale również i brama na Afrykę stoi otworem.
A w tym odcinku to już tyle. Jeśli interesują Was codzienne informacje ze świata lotnictwa komercyjnego, zachęcam do polubienia filmu, aby materiały pojawiały Wam się częściej, oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki! Cześć!